Pierwszy dzień w Korczynie był bardzo ciekawy. Nie wiedzieliśmy, co się stanie, ponieważ pogoda była bardzo zmienna. Nie wiedzieliśmy, jakie opony założyć. W końcu część treningów było na slickach, część treningów było na mokrych. Ja wyjechałem na mokrym, na sliku. Bardzo ciężko mi było na treningu. Natomiast już później wyścig fajnie się zdarzyło, że już nie musieliśmy wybierać, tylko był deszcz i pojechaliśmy na deszczowych oponach. Było ślisko, fajnie. To był mój pierwszy wyścig w deszczu i powiem, że bardzo mi się spodobało. Fajnie trzyma te opony wyścigowe, także no, jestem bardzo zadowolony. Trzecie miejsce zdobyłem ciężko walcząc, bardzo małe różnice były między nami. Fajnie, fajna zabawa. Myślę, że na przyszły rok, jak poznam lepiej trasy, będzie lepiej.